Siemaneczko, siemaneczko, tu Mr. Matej i witam was w kolejnym odcinku z Construct Simulator. Dzisiaj gramy sobie też konstruktora, gramy też z Piotrusiem i z Tuliasem. Siema. Cześć. Widzicie, tu są. Dzisiaj będziemy transportować... Piotruś? Pociąg! Dobra. Każdy wie, co robi, tak jak poprzednio. To ostatnio, po prostu... ten. Dobra, ja zabiorę oczywiście mana, biorę z tym chłodzeniem na zewnątrz, ponieważ ten man jest bardzo, bardzo silny. W końcu ma 4-8. Ma 4, no właśnie, stara się. On nie bez powodu ma 4-8. On ma taki tych, że pociąg. A to ma duży pociąg. Tapek, dawaj tam na koniec. Nie, ja jadę już się rozłożyć. To jedzie, jadę z nim. Nie widać na drodze, bo jestem duży. Ale rysa jest, no ten. A żeś porysował mana, klapek cię zabije. Za to wypłaty nie dostanie. Ja w mana nie porysowałem, tylko pod nie zdarłem. No właśnie, to jeszcze lepiej. Ale porysowany i tak jest. To nie ja. Na drzwiach. To nie ja. Dobra, idziemy. Włączamy Wiesz. Sobie tego. Czekaj, ja sobie tylko zaznaczę. A dobra, czekaj, muszę to... Dobra, dawaj, jedziemy. Okej. Okay. Dawaj, zawróć się tutaj na bazie. Dobra, już. No to jedziemy. Zostawiam tobie rozmowę z brygadzistą, czy mam z nim pogadać sobie? Nie, to ja pogadam już z nim. Dawaj, zawróć. Rozkładaj. Tam rozkładaj, ja ten pogadam z nim. Dawaj, pociągnij. Ty z nim pogadasz, a ja sobie zaparkuję lawetę, bo to będzie mi wygodniej. Zaparkujesz czym? Lawetą. A tu już jadę. To jest na Dobra. Porcie, więc wiecie, to jest mega bliziuteńko. Czerwony mamy. Ej, mam czerwony. O Jezu, zaczepiłem coś. Dawaj, ja panie. Powiedzieć, że port jest tak blisko, że powinien należeć do nosa. Jest tak blisko, że powinien należeć do nosa. No tak, no. Dobra. Powinniśmy tam mieć bazy. Powinieneś czekać na Mateja, a nie. Jestem. Na drodze jeszcze jesteś. Ale... Oj, zielony mam szczęście. I stań tu mi. Stań już, wjedź tu. Zostaw mi ten. A tu przy tobie? Czy ty jesteś? To ty jesteś? Dobra. Tak, to ja. Brygadzista jest tam dalej, tak? Tam dalej, ale ja... Podwiedzisz mnie. Weź postaw tutaj sobie to na drodze, tego mana. Podwiedzisz mnie? Tam pod brygadzistę? Wjedziesz pod brygadzistę? Dobra. Dobra, dawaj. Tylko, że dokręcam drogą. Klapek. O. Daj sobie tutaj tak na tej drodze, tu. Ja wiem, gdzie staję, także Mateusz umiał dobrze wyjechać. A, no jedziesz tamtędy, no dobra. Bo powiedz, że chcesz dookoła, żeby pojechać. No, to mogę się wtedy tak serio no, porozmawiać z brygadzistą, czy nie? Nie, Mateusz. Nie, ja muszę, ja porozmawiam, bo ja przetłumaczę wszystko. Dyplomato, ja mam... Dyplomato. Tylko, że nie umie języka. Teraz ja nie pojmajesz. Tego pilota też fajnie postawiłeś. Ja? Planuję. Dobra, ja wysiadam. Żebyś widział, że pilot. Dobra, idę pogadam z tym. Jot. Cześć, siemano, co tam, jak tam, co było? Hello, Master Mate, this is contract is going to be interesting. There are going to be historic train right between Holzfin and Bunsberg with this old steam engine in the future. Dobra, po prostu, cześć, Master Mate, ten kontrakt będzie bardziej interesowany. Jest historyczny przejazd pociągu pomiędzy z tym miastem a tym miastem. Tą starą lokomotywą. Due to damage to the track that leads to the harbor, we being asked to deliver the locomotive directly to the station with... Dobra, po prostu jest, połamane są tory na jakimś przejeździe pomiędzy tym jednym miastem, który prowadzi stąd do Holzfin, więc dlatego musimy je odrestartować drogą. Po prostu drogą. A locomotive to Wolfen, you don't transport something like that every day. I better use the new bla 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 krajów demand. Po prostu lokomotywa do Holzfin to nie jest typowy taki codzienny transport. Będziemy używać najnowszej technologii, dokładnie naszej przyczepy, na naszej tego wysilnika, czyli wydźwiga i nowego traktoru. Czyli traktoru, czyli maszyn. Excellent. With this machine and new trailer should be busy. Dobra. Po prostu bardzo fajnie, nowa naczepa powinna być w tym bardzo, bardzo przydatna.
Better not keep guys in. A, dobra, po prostu nie czekajmy i róbmy to swoje. No, czyli robimy, dobra. Nie czekam. No właśnie mówię, że Teta pisało, że nie czekajmy ten. No dawaj, dawaj, teraz mam stronę. Dawaj. Okay, bardziej w równej, Piotruś. Bardziej Piotruś w równej. Moje lewo. Jak Piotruś, jak patrzysz, tak żeby ona skręciła tak jakby z ruchem zegara. Troszeczkę delikatnie. Jak wskazówka. O. Jeszcze trochę, dawaj. Jeszcze do przodu. I obniżę pomału. Obniż pomału, obniż. To będziemy wiedzieć, jak stoimy. Dobra, daj linę już w dół. Samą linę w dół. No jeszcze, dawaj. W górę poszło, ale w górę! O, idealnie. Dobra, dawaj już na dół całkiem. Teraz bardziej w moją stronę, do siebie bardziej popchnij, bo jest za bardzo wypchnięta. Dobra, delikatnie w dół. Czekaj, przytrzymaj się chwilę, nie czep. A dobra, stoi, dobra. Idealnie stoi. Czekaj, sprawdzę, wszystko dobrze zabezpieczone. Dobra, zabezpieczone. Dobra, kapel, zwija się i jedziemy. Tu ci się zwija. Zresztą kawałek chyba drogi jest. No, tu będzie troszeczkę drogi. Mamy, ja pokażę wam na mapie, jak mam daleko jechać. Ten. Musimy jechać do tego. O kurde, aż do naszej starej tej miejscowości mam jechać. Do wsi. Do wsi. Do wsi. Dobra, więc po prostu... A, nie powiedziałem tu stronę. No dobra, to jedziemy, dobra. Jest zaznaczona droga, wam chyba też zaznaczyło od razu. Jedziemy tak, od razu zaznaczona, czy jedziemy autostradą inną? Nie, autostradą pojedziesz. Bardziej zaznaczony musi jechać, dobra. Dobra, dawaj, jedziemy. Piotr, za nami jedziesz? No ja was tego nie. Nie, to. O, zielone mamy. Teraz mam zielone. Piknie. Tutaj w lewo. Zielonym. Teraz. Przyjechałeś też na zielonym? Zdążyłem. Weź. Ale naprawdę było zielone. To się... O, shit, fuck. Liczy się. Kurde! Jakaś kobieta odjechała, weszła mi. A, już nie ma jej, spoko. Już spuściło ją. Bo ja jej jakoś nie widzę, nie? Aha, spoko. Pod kółkami. A nie zaczepiła cię? Nie bierzesz ją dalej na manię? Nie, nie widzę właśnie. Nie, jest pod spodem. Dem. Na czerwony przyjechał, dobra. Bo ja przystępuję na czerwony. No. No, zielony. Prosty. No, Matej, daj sobie tylko zewnętrzną kamerę. Zewnętrzną? No, i no, zobacz, free czy ten ventylator ci działa. No, widziałem właśnie, nie włączył się. Nie? Bo ten jest ten. Nie, mi się wydaje, że on tylko jest dla pijców. No, to dla zdoby. O kurde! Zewnętrzna kamera się rozpędziłem. Dobra, czekaj. Awaryjne, sprawdzimy, czy jest wszystko ok z tym. Czy wszystko ok, bo to jest ten. A dobra, przestawi się samochód tam. Przestawił się i to dobra, mocno. Dobra. Nie. Wypieczenie musiałem. Szybko nikt nie zauważy, że to taki sprzęt przejechał. Przecież. Dawaj, jedziemy. No co ty, ta spuszczona maska, ty. Przecież to normalne. Przecież ty tą lokomotywą zahaczysz o ten. O. Nikt im nie kazał stawiać aut. No. Tu widać parking, bo ja nie widzę. Tu widzisz, tu też ktoś pozostał. Uważaj. Czerwone światło. To ty zmieścicie? Na hamulce ci działają. A ty zmieścisz się? Ale nie, serio. Tak patrzę. A, zmieści się, dobra. Ja się wcześniej tam też ktoś dziwnie zaparkował auto i... Wiesz, że ty przyjeżdżasz na styk? No, my się... Ja się kołami jeszcze prawie na... No, mam trochę luzu, ale górą jeszcze nie mieszczę. O, czerwony, na żółtym świetle przejechałem. A, nie w tą stronę! Ja muszę za nim jechać, kurde, czekaj. Cofnę, czekaj.
Weź uważaj. On ci zablokował drogę, więc ty możesz na czerwonym przejechać teraz, bo to jest pilot. Ja mogę wszystko zrobić. Prawie. Dawaj, Piotruś, jedź. Jeszcze jeden pi... Nie dźwię się. Co ja zrobiłeś? Tak skrętnego kulu jak on. A ja mam taki skrętny kulu. Ten co teraz robił, weź. Matej, ja ty potrzebuję, żeby... pasa. Ja ale nie mam jednego pasa, wiesz? Nie, z lewego pasa się wyjeżdża. Z takim ładunkiem. No. Jeszcze Pada? Tam, w tamtego przywalił. Nie wolno mi jeszcze go. Jedzie, on ruszył. Mam nadzieję. On się sam przeta. Ej, ja się chyba utknęłem, wiesz? Wydaje, że utknęłem. Czaśni. Ja utknęłem. Czekaj, chupy. Dawaj, czaśni. A nie, dobra, wyjechał. Dobra, ruszyło. Chupy, czekaj! Jeśli śpieszysz. Nie przejedziesz. Dobra, ja tu stanę poboczem i ten będzie, który jest prowadził. Tańczy, wyprzedzasz, jedziesz, dawaj. Trrr, nie! Jeszcze mnie zepchnął w auta, nie? Jezu. Jedziesz, Matu. Mały lag mnie złapał. Na pełne jedziemy? Ty może stówkę, ja tylko 50. Kuźwa, ma. Co ty zrobiłeś? Ja mam szerszy tył. Dawaj, ktoś tu auta po boku stawia. Nie czekamy na niego. Bus leży bokiem, to ja właśnie nikt nie zauważył. W lewo. Właśnie widzę, wiem. Czekaj, bo mam gościa tutaj. Na tych drogach to chyba norma, nie? Ty wyjechał gościa. Czekaj, bo tu jechałem. Poczekajcie na niego chwilę, tak 5 minut. No nie chcę wycofać, zablokowałem się. Labek, pomóż. O, dobra, dałem radę już. O, takie skrzyżowania powinny być wszędzie, nie? Dałem radę. O, dobra, tutaj jest skrzyżowanie. Nie, Gęty, nie do dobre. Ej, bo most przez ciebie rozwalę, byś płacił. Ojejku. To nie jest jeszcze chyba ten nowy, co nie? I driftem. Dobra, tylko gość będzie jechał. Nie, no to jest możliwe, że on to jest skręca. Ten, co budowaliśmy. To nie jest nie, ten, nie, jest nie ten. Ma na mapie go. Nas, co budowaliśmy, to nie ma na nas mapie. Nas jest tam dalej. Nie, my wiemy już... Naszego nie było na mapie. Naszego nie chcieli dodać na mapę. Nas nie lubią. Weź mnie go przywal, bo on jeździć nie umie. Ej, stój! Czekaj, stój! Ja ruszę tutaj. Że goście po prostu nie może ruszyć. No one is allowed, coś tam. Czekaj, boli. Tam pisało coś. No one is allowed, coś tam. A, dobra, ruszy się. O kurde! Czekaj, bo się zagapiłem. O nie, lampa zniknęła. Ciekawe czemu. Nie wiem. Ja nie chcę patrzeć, co tu dzieje. Dobra, Piotruś tam jedź, a ja już jadę tam. Ale to nie moja wina. Piotruś będzie się rozkładał. Jedź na czerwonym. Nie, to już by ty jechać. Ej, my tu musimy pod tunelem przejechać. No. To ja przejadę? Nie. Jak ja przejadę, to ty przejedziesz. Bo ja nie, bo ty wiesz, że jest Matej wyższy trochę. Ty. Matej, zobacz, jak w farmingu. O Jezu, fuck, jak ja krzywo jeżdżę. Serio, krzywo jeżdżę. Jezu, patrz jak mnie ściągnęło. Jaki drifter. Nie, przejedziesz bez problemu. Widzisz to? Go dzikie drifty. Możesz jechać najlepiej, nie? No dla mnie na środki, bo jestem wysoki. Jestem chyba wyższy od ciebie, co? Nie, on jest szeroki ogólnie. Matej, prosto jedź. Drogą jest cały czas ta sama wysokość. Tu mamy jeden most swój. To jest nasz. A to jest nasz, dobra. Musimy tam naszym mostem. Dwa wybudowaliśmy. A, dobra. Tylko nie wiem, gdzie jest drugi. Ten i tamten. Ten, co był wcześniej niż ten, co przejeżdżaliśmy. Jedziesz, Matej?
O kuźwa, jadę. Jadę, ale się, kurde, nie mogę rozpędzać się. Jak się rozpędzę, to mnie dziwnie odbuja się. Buja ci się. I serio? Matej, zaraz za tym skręcasz. Bo ja źle tu skręciłem, ale... Ja wiem gdzie. Zanim się przez tunel, Mateja. Wiesz? Matej będzie dopiero wjeżdżał, Matej jest daleko za tunelem. O, nie, no, jedzie. Ale mówię ci, że zaraz za tunelem skręcasz. Jedzie bydle. Zaraz skręcę, wiesz? Aha, wiem jaki tunel. Jedzie pociąg z daleka. Ciu-ciu. Ja tylko mogę 50 jechać. Ile? 50. A ten tunel? Tylko ten tunel. Nie no, zmieścił się, zmieścił się. Są tutaj dwa tunele ogólnie. Jest jeszcze? Boże, przestraszyłem się tego odgłosu. I kurde, co to było z tym? W tym pociągu. Uważaj auto. O Jezu, tak. Przywali w nie. Chciałem, żebyś musiał klepać. Ja nie wiedziałem, że to auto jest. Ten na dwóch kółkach napierdala. Wiesz, jak to fajnie wyglądało? Auto. To powinien na mnie uważać. Jadę szybciej. Wow. Napęd na 4. Tutaj Matej zaraz mu skręcić. Wcześniej, wiesz? Który? Zaraz z tym? A, widzę. Zaraz skręcić. No, Wolfie, no, mam. Skręć tu od razu w lewo. Tak, widzę. Czy w prawo? Prawo lepiej, jak będzie. Nie, bo ja mam w lewo. Lewo swoje. Gdzie bym pytał stanąć? Prosto na drodze. Stań prosto i wtedy zablokuj te dwa gwiazdy. Gdzie mogą stanąć? A, ten. Tu może być? Ja tu. No, bo czekaj. Nie, cofaj. Wyprostuj się. Ja bo nie widzę na razie. Pięć na swój pas tylko po prostu. Prosto. Ale sięgniesz? No nie, nie sięgnie. Nie, to jest duży. To nie jest ten mały. On ma udźwig. Wiesz jaki? Dawaj. Cofnij trochę, bo stoisz na tym. 300 ton. Cofaj do tyłu. Dobra, tu odblokuj go. Już odblokowywał. Ładujemy go na tory. Czyli? Odblokowany już jest. Czekaj, ja mu postawię na ten. No, zabrany. Matej, weź, podjedź do przodu. Użyj tego Gienka. Teraz wielka chwila, ci będę tu mówił, czy na tory wchodzi dobrze, czy źle. No co ty, źle chodzi? No, bo nie, tam ma te koła i musi wejść dobrze. Na przykład jedną stroną wejdzie, a drugą spadł. Ale cię rzuca, naprawdę. Nosi cię klapek. Byś nie, wypił nie. Pół litra. Pociąg. Jedzie pociąg z daleka. Rozliczenie miesięczne dostałem, nie? Się przestraszy. 18 tysięcy. Mało. Mało. No, na koncie mam 4 miliony 800. Najlepsze to. A co wiesz dlaczego? Zdobyłem bez dodawania kasy. Mhm. Nie da. Klapek, wiesz dlaczego masz Klapek, wiesz dlaczego masz takie duże rozliczenie miesięczne? Bo mam tyle pojazdów. Nie. Bo tak, Matej, no. Bo Matej narozwalał dużo aut. Nie. W tej trasie to ja więcej. Porozmawiaj z brygadzistą. Masz brygadzistę, Matej. Matej, idź do kolegi. Ja nie jest tutaj, a tu. Tutaj gada. Dostałeś wyższe uprawnienia, więc możesz sobie z nim pogadać. Hej, so that's done. The location is on the track and ready to depart. Dobra, lokomotywa jest na właśnie na torach i jest gotowa do odjazdu. Great, that went off. That went off with a hinge. You became a real heavy transport pro. The historic train ride is sure to be good for the region. Że to jest wspaniała historia. Bez żadnych problemów była transport, bez żadnych problemów. Jesteś teraz ciężkim. Jesteś ekspertem w ciężkich transportach. Historyczny przejazd będzie dobry dla regionu. Okej. Okay. Wszystko. Chodź, mamy tu problem, nie? Trochę zahaczył. Co ma? Oni co się stało? Dali. A już nie ma. Dali złe uszczelki? Pod pociąg. Myślałem, że Rzutory były, co? Koło było obok szyny. Wiem, to widziałem. Dobra, no to kończymy, nie? O, czekaj, zobaczymy, czy mogę kupić bilet. A ja sobie siądę na przystanek. Będzie jakiś autobus. Siadamy, klapek. Pojadę do domu.
Po browarku. Na przystanku w miejscu publicznym. Patrz, jak oglądną tablicę. Ty, dobra. Za chwilę będzie 107. Dobra, to 107. Czekamy na 107, dobra. Pamiętajcie, dziękuję, lajkujcie, subskrybujcie, zostawcie łapkę, no i pamiętajcie, to jest zabawa, czekamy na farminga, farming już niedługo. Dokładnie tak. I zaczynamy tą moc, zaczynamy. Przewieźliśmy dzisiaj pociąg. Pociąg! Dobra. I... No, trzymajcie się, cześć. Buziaczki.